Ryszard Latawiec z łaski Bożej, prezes Wisły Chicago. Witam Państwa bardzo serdecznie na wiślackim pikniku, który jak zwykle zaczynamy mszą polową. Dziś mamy szczególnego księdza, bo przyjechał do nas z Ohio, z Cleveland. Jest najlepszym księdzem wśród piłkarzy i najlepszym piłkarzem wśród księży, co na boisku już nieraz udowodnił. I znowu trzeba dotrzymać wszystko. Ksiądz ma na imię Jerzy. Myślę, że kilka słów o sobie powiem sam. Zapłacić bardzo panu prezesowi Ryszardowi, a i oczywiście zespołowi, który zrobił dużo wysiłku, żeby mikrofony działały, żebyśmy mogli zaśpiewać. Ale tak w ogóle to wszystkim za to, że jesteście, że możemy wspólnie celebrować ten cały piknik, oczywiście rozpoczynając go mszą świętą. To nie jest tak, że ja specjalnie przyjechałem z Ohio, po prostu jestem akurat dzisiaj u księdza Piotra Galka i wydelegował mnie, bo sam nie może, a ksiądz kapelan Antoni też dzisiaj nie może, więc po prostu jestem. A że lubiłem i lubię w piłkę grać, to prawda. To prawda, mimo swojego wieku jeszcze trochę gdzieś tam próbuję biegać, więc tym bardziej mnie to cieszy i tym bardziej też czuję się częścią tego naszego pikniku, tego naszego wydarzenia. Dobrze, myślę, że będziemy zaczynać. Szukał ludzi gotowych pójść za nim, bo ich serca puszcz Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą oby zacznę dziś mów. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą, oby zacznę dziś mów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Jest to bardzo nietypowa msza święta. Myślę, że co roku oczywiście tak to się to odbywa, bo to jest najpiękniejszy Kościół, kiedy dachem, no to akurat ten pawilon jest, ale dachem jest niebo, ścianami są piękne drzewa zielone. W ten sposób też pokazujemy, jak potrafimy widzieć Pana Boga we wszystkim, co stworzył. I dlatego też poprzez tę mszę świętą chcemy najpierw Mu dziękować za wszystkie dary, za funkcjonowanie Polonii w Chicago, szczególnie prowadzonej przez ten klub sportowy Wisła i Pana Ryszarda, i za tych wszystkich, których spotkaliśmy na naszej drodze. Oczywiście też prosimy o błogosławieństwo dla nas wszystkich, dla naszych rodzin. W szczególny sposób też wspominamy zmarłych członków i Polonii, przede wszystkim klubu sportowego, a na szczególnej modlitwie polecamy, bo takie dwie intencje mam specjalne, zmarłych Adama Mana i Mariusza Jarmułę, Mariusza w 15. rocznicę jego śmierci. Siostry i bracia, aby Bóg przyjął tę Eucharystię, przyjął nasze modlitwy, jak powiedziałem, w tym pięknym kościele, w tej pięknej świątyni naturalnej, na początku uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy słabi, grzeszni, i przepraszajmy Go za wszystko, co było złe ostatnio w naszym życiu. Panie, który powołałeś skruszonych w sercu do nawrócenia, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przychodzisz wzywać słabych i grzesznych,
zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysłaniamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy. Jezu Chryste, Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja namieściłem Cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem Cię z rąk Saula. Dałem Ci dom Twojego Pana, a żony Twojego Pana na Twoje łono. Oddałem Ci dom Izraela i Judy. A gdyby i tego było za mało, dodałbym Ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Hichitę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Amonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu Twojego na wieki, albowiem nie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Hichity wziąłeś sobie za małżonkę. Dawid rzekł do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza Ci też Twój grzech, nie umrzesz. Oto słowo Boże. Daruj mi, Panie, winę mego grzechu. Daruj mi, Panie, winę mego grzechu. Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Daruj mi, Panie, winę mego grzechu. Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję o nieprawość Panu, a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Daruj mi, Panie, winę mego grzechu. Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku i dasz mi radość mego ocalenia. Cieszcie się i weselcie w Panu sprawiedliwi. Radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. Daruj mi, Panie, winę mego grzechu. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie dzięki wierze w Chrystusa.
a nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo. Jako że nikt nie osiągnie usprawiedliwienia dzięki uczynkom wymaganym przez prawo. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł za darmo. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwą. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś rzekł mu: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone ci są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, a było z nim 12 oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i chorób. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Oto Słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę, wiem, że spróbujemy się wyrobić przed 11, żeby mecz był, ale kilka słów refleksji, dlatego że jest po pierwsze niedziela, więc niedzielna msza powinna mieć choć krótkie kazanie. Poza tym, jak powiedziałem, jest piękna atmosfera na łonie natury. A co najważniejsze, bardzo ciekawe są dzisiejsze słowa liturgii, które słyszeliśmy przez Krzysztofa przeczytane i trochę Ewangelię też. Można by powiedzieć, a w tej dzisiejszej liturgii słowa widzimy historię upadku i podniesienia się po tym upadku człowieka, każdego z nas. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy historię, myślę, że ją znamy w całości, bo to był tylko krótki fragment, historię króla Dawida,
który był wielkim królem, miał wszystko do dyspozycji i wszystkich ludzi, ale jeśli pamiętacie sytuację jego grzechu, kiedy zobaczywszy piękną kobietę, pożądał jej i a w sumie doprowadziło do tego, oczywiście chcąc posiąść ją za żonę, spowodował swoją władzą, że jej mąż został zabity. Dawid starał się być człowiekiem dobrym i prawym, ale jak widzimy, w tym momencie grzech go przerósł i dlatego potrzebny był prorok Natan, który przyszedł do niego i powiedział wprost: postąpiłeś źle, dlatego Bóg przypomina ci o zasadach życia i chce cię ukarać. Wtedy dopiero Dawid zrozumiał, że popełnił wielki grzech, wielkie przewinienie i dlatego też powstał, pewnie znacie go, tylko nie wiecie, że to jest właśnie ten psalm 50, który pokazuje, psalm, który napisał właśnie król Dawid, który pokazuje naszą słabość, ale też i ukorzenie się przed Bogiem i oczywiście też przebaczenie Boga. Dawid otrzymał przebaczenie, bo pokutował oczywiście dalej był tym dobrym królem Dawidem, niemniej też jakby fizycznie kosztowało to bardzo wiele, bo wiele ludzi przez to Pan Bóg w ten sposób ukarał cały naród, że wiele ludzi straciło życie. Niemniej Dawid zrozumiał swój błąd, swój grzech i podniósł się z tego, wrócił po swoim upadku. I podobnie sytuacja w Ewangelii, kiedy ta kobieta, oczywiście nazywana w Ewangelii grzeszną kobietą, wiemy, że chodziło oczywiście o prostytutkę w tym mieście, ale ona, słuchając na pewno Chrystusa, wcześniej może chodząc też za Nim, podjęła decyzję, że chce zawrócić ze swej drogi i właśnie to pokazała, publicznie pokazała, kiedy przyszła z bardzo drogocennym olejkiem i obmywała stopy Jezusa, ocierała je własnymi włosami. Widzimy z kolei też postawę tego człowieka, który zaprosił, był to jeden z uczonych w piśmie, który był wysoko w hierarchii, który w swoich myślach mówił, jeśli by to był Syn Boży czy prorok, to wiedziałby, kto jest ta kobieta. Jezus wiedział, kto jest ta kobieta, wiedział, jakie było jej wcześniejsze życie, ale też widzimy postawę właśnie tego człowieka, który uważał, tego Szymona, uczonego w piśmie, który uważał, że jest wyżej w hierarchii społecznej, że jest bliżej Pana Boga, bo przestrzega wszystkich zasad życia żydowskiego, choć tak naprawdę nie przestrzegał, bo Jezus mu tu zarzucił, że nawet tej tradycji, która była ważną w relacjach międzyludzkich, nie zachował, kiedy Jezus przyszedł do niego, nie podając mu wody do obmycia rąk, czy nie namaszczając jego głowy, co było wpisane w pewien rytuał. Ale oczywiście on oceniał tę kobietę, on był sędzią. Jezus tu pokazuje, że tak naprawdę ta kobieta, która postanowiła zawrócić ze swej drogi, która chciała się podnieść ze swego złego życia, z tego upadku w grzech, ona była bliżej Pana Boga niż tenże Szymon, uczony w piśmie, który potrafił oceniać, a nie widział swojego złego zachowania. Siostry i bracia, to są bardzo piękne przykłady dla naszego życia, ale równocześnie też pewne wyzwanie dla nas, jak my mamy postępować. Po pierwsze, nie wolno nam być sędziami drugiego człowieka, bo każdy z nas jest słaby, każdy z nas jest grzeszny. Poprzez grzech pierworodny każdy z nas jest dotknięty słabością i zawsze jest tak, jeśli mamy wybór, bo oczywiście mamy wolną wolę, mamy wybór w naszym życiu. Jeśli mamy wybór, to często jest tak, że wybieramy pewną drogę na skróty, która najczęściej jest drogą złą, drogą grzeszną. I to, czego uczy nas dzisiejsza liturgia słowa, to to, że z każdego upadku możemy się podnieść, że nie jesteśmy na tyle silni, żeby zawsze przeciwstawiać się złu, grzechowi, ale Bóg zawsze na nas czeka, Bóg chce nam zawsze pomóc. Oczywiście Bóg szanuje naszą wolną wolę. Tak jak w tym przypadku, w pierwszym tym czytaniu, kiedy prorok przyszedł do Dawida i powiedział mu wprost, był wysłannikiem Boga, tenże prorok, popełniłeś zło. I oczywiście Dawid od razu zrozumiał i prosi o przebaczenie. Tak samo i ta kobieta, która długie lata prawdopodobnie uprawiała swój proceder, ale w pewnym momencie zrozumiała, mimo tego, że publicznie musiała przyznać się do tego, że trzeba przyjść do Chrystusa, prosić o przebaczenie. I tak samo jest w naszym życiu rodzinnym, w naszych relacjach społecznych. Najczęściej wybieramy tę krótszą, ale złą drogę. Także nawet na polu sportowym, jeśli gramy w piłkę nożną, to zawsze jest łatwiej
przeszkodzić komuś tam, podstawić mu nogę, czy sprowokować karnego nawet, bo wtedy wydaje się, że będzie łatwiej. Nie, ale jest to złe. Chodzi o to, że jaka jest nasza motywacja. Wiadomo, że zdarzają się także w sporcie różne sytuacje, kiedy nie chcemy tego uczynić, a jakoś tam, powiedzmy nawet spowodujemy jakąś kontuzję współbrata. Ważne jest, dlaczego chcemy to robić. Jeśli mamy takie nastawienie, jeśli celowo, grając w piłkę, chcemy kogoś skrzywdzić, jest to naprawdę wielkie zło. Ważne oczywiście, żeby przeprosić, żeby naprawiać. Tak, tak w naszym życiu bywa. Czyli zawsze Bóg czeka z przebaczeniem, ale jak powiedziałem, mamy wolną wolę, nasza decyzja jest, czy chcemy pójść na skróty, czy chcemy być daleko od Boga, czy chcemy wracać do Niego i prosić o przebaczenie, bo równocześnie, kiedy pokazujemy Bogu, że chcemy być blisko Niego, mimo naszych słabości, otrzymujemy też Jego łaskę, błogosławieństwo. Właśnie tak jak ten król Dawid, który był dobrym królem, który był szanowanym i ważnym królem w historii narodu wybranego, ale właśnie dlatego, że potrafił podnieść się z upadku, wielkiego upadku, bo jego przewinienie było bardzo wielkie. Tak samo i ta kobieta, która prawdopodobnie później chodziła, służyła Chrystusowi razem z apostołami. I tak powinno być w naszym życiu. Nie jest sztuką upaść, bo bardzo łatwo upadamy, bardzo łatwo przegrywamy. Sztuką jest podnieść się, przyjść tak jak Dawid i powiedzieć: Panie, zgrzeszyłem, pomóż mi. Siostry i bracia, Bóg chce być z nami, ale Bóg ciągle nam przypomina, że wybór należy do nas. Mamy wolną wolę, jaką drogą chcesz iść, ty decydujesz. Oczywiście też musimy pamiętać, że konsekwencje za nasze wybory będziemy kiedyś ponosili. Bo każdy z nas chce iść do nieba, każdy z nas chce zająć to miejsce przygotowane w domu Ojca. Ale oczywiście tam nie idzie się za darmo, tam idzie się poprzez dobre uczynki. Bo pierwszą sprawą jest podnieść się z upadku, zostawić grzech za sobą, przyjść do sakramentu pokuty, prosić o przebaczenie, ale też i ważną rzeczą jest, żeby dobrymi uczynkami naprawiać to, co się wyrządziło, jakie zło się wyrządziło. Bóg jest z nami wtedy, kiedy chcemy iść dobrą drogą, Bóg chce nam błogosławić. Także pamiętajmy o tym, że jest zawsze ze swoją pomocą, ze swoją łaską, ze swoim błogosławieństwem, ale decyzja należy do nas. Dobrymi czynami bardzo przybliżamy się do Boga. Dobrymi czynami, oczywiście, jeśli też chcemy te czyny dla Boga, dla drugiego człowieka wypełniać, przybliżamy się do Boga i otrzymujemy Jego błogosławieństwo. Pamiętajmy o tym, wielbiąc Boga w tej pięknej scenerii na łonie natury, poprzez także tę niedzielną mszę świętą. Właśnie to też jest nasz wybór, że przyszliśmy na mszę świętą, choć oczywiście nikt nas nie zmusza, ale niedziela jest tym dniem Pańskim, dniem obowiązku, żeby uczestniczyć w mszy świętej, więc jesteśmy tutaj w takiej pięknej świątyni. Dziękujmy Bogu za to, że jest z nami, że daje nam tyle możliwości, aby być dobrym i chce nam błogosławić. I błogosławić Polonii w Chicago, i błogosławić Wiśle, i wszystkim, którzy tutaj są. Szczęść Boże. Amen. Powstańmy na wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany ludzie za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga Ojca, Boga tego miłosierdzie i przebaczenie zanieśmy nasze prośby.
Ojcze, który posłałeś na świat Jezusa Chrystusa, aby głosił dobrą nowinę o zbawieniu, ześlij potrzebne łaski Kościołowi i wszystkim wierzącym, aby w tych trudnych czasach stawali się silniejszy Twoją łaską. Ciebie prosimy. Ojcze, który Syna swego ustanowiłeś Królem Królów, udziel daru roztropności rządzącym, aby byli nie tylko nauczycielami i kierownikami, ale przede wszystkim sługami prawdy. Ciebie prosimy. Ojcze, który powołałeś nas do życia, obdarz zdrowiem, potrzebnymi łaskami i wszelkim błogosławieństwem naszych bliskich, krewnych, przyjaciół, wszystkich, którzy angażują się w sprawy społeczne, wychowawców, nauczycieli, którzy swoim poświęceniem i miłością uwrażliwiają ludzkie serca na piękno i dobro, wszystkich tych, którzy angażują się w tę kolonię, w ten klub piłkarski Wisła, obdarzaj swoim błogosławieństwem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, który powołujesz do wieczności zmarłym naszym, z naszych rodzin, z naszych grup przyjaciół, szczególnie pamiętajmy o zmarłych członkach klubu sportowego Wisła, a w szczególny sposób polecajmy miłosierdziu Bożemu świętej pamięci Mariusza Jarmułę w 15. rocznicę jego śmierci, Adama Mana, aby Bóg miłosierny obdarzył ich wszystkich życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się też w naszych prywatnych intencjach, które w chwili ciszy chcemy polecać bezpośrednio Bogu. Dlatego baczność zawsze nam towarzyszy. Umacniaj nas w walce ze słabościami i z grzechem i spraw, abyśmy porzucili wszystko, co nas oddala od Twojej miłości. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty najlepiej wiesz, czego nam potrzeba. Udziel nam łask, o które prosimy. Dodaj sił i obdarzaj swoim błogosławieństwem, abyśmy mogli godnie iść Twoją drogą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ojcze Święty,
przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli to możliwe, to klęknijmy, ci, którzy mogą, albo usiądźmy. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, z naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Powstańmy. Jako jedna rodzina dzieci Bożych zanieśmy teraz modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak wzajemnego braterstwa, miłości i pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jeszcze raz. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Do Komunii Świętej, żeby było klarownie, kto przystępuje przez środek tutaj do ołtarza, proszę podchodzić, a później na obydwie strony rozchodzić się, tak żeby mieć widzieć, ile osób do komunii idzie. Zaraz, najpierw. Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa, Pana naszego. Przyjmijcie błogosławieństwo. Też niech to błogosławieństwo obejmie ten mecz, który za chwilę, a już się rozpoczął chyba. O, nawet podglądy. Ale mam nadzieję, że 0-0 jest, a będzie później korzystnie. Na ten szczególny piknik, na szczególny czas, niech Pan Bóg Was błogosławi wszystkim. Dzięki za tę Eucharystię niedzielną, aby to błogosławieństwo towarzyszyło i klubowi Wiśle, i całej Polonii. Pan z Wami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. I reprezentacji, tak. Dziękuję bardzo księdzu Jerzemu. Dziękuję ministrantowi Krzysiowi, który jest naszym kapitanem naszej pierwszej drużyny. Dziękuję przyjaciołom z orkiestry. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na piknik. Po wygranym meczu Wisła będzie grać swój mecz. Artur Gutyk Urzeński, chciałem pozdrowić. No to co jest takie? Dobrze, już wam, już. Pozdrawiam wszystkich, kocham was. Janek,
Stop, Cibuje!
Piątek! Ej, łapcie! Panowie, nie rozchodźcie się, kurwa! Dobra, dobra, gram. Gramy, panowie! Good play, guys! And a finish, though! Come on! Go play! Nasza piłka i kolego, spokojnie! Wystarczy się, dokładna piłka, dokładna piłka! Tak, kurwa! Piłka! Roberto! Hey, keep it full, keep it tight! Pies, koper. Pety. Dobra,
Dziękuję panowie.